Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. Na początku przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, nie każdemu może pasować do sytuacji życiowej. Dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny, link, żeby policzyć taki znak. Macie pod spodem tego filmu. I jak już będziecie wiedzieli, jaki jest Wasz ascendent, odsłuchajcie dodatkowy filmik, może tam będziecie mieli więcej informacji dotyczących Waszej sytuacji życiowej. A tymczasem karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych panienek w kwietniu będzie się ciekawego działo. Z jaką energią wchodzicie w miesiąc kwiecień? Król denarów. Co pomaga bądź przeszkadza? Dwa denary. Wasze zamiary. Jakie kroki będziecie podejmować? Działania. Paśki lipy. Co odchodzi do przeszłości? Osiem denarów. O czym będziecie myśleć? Co planować? Analizować? Jakie pomysły? Księżyc. Najbliższa przyszłość. Połowa miesiąca. Arcykapłanka. Wasze czynniki wewnętrzne. Głupiec. Otoczenie. Rodzina, współpracownicy, przyjaciele. Umiarkowanie. Wasze obawy bądź nadzieje. Cztery denary. I koniec miesiąca. A z buław pięknie. A z buław przy księżycu, to od razu mówię, że co dla niektórych panien uważajcie, bo w tym miesiącu możecie, pod koniec miesiąca możecie zejść w ciążę. Będziecie miały taki no, płodny moment, ale w tyle wieża. Drugi raz wieża widzę, bo w tygodniowym też mieliście wieżę. Ok. Zaczynamy, kochani. Tylko sobie łyczka wezmę. Ziółek. Moje kochane panienki, jesteście w energii króla denarów, czyli tak jakby w swojej energii, tak? Energii ziemi. No, macie pieniądze, macie dobrą pracę, duże zarobki, jakieś dobre inwestycje. Karta takiej stabilizacji materialnej, jakiegoś wysokiego stanowiska w pracy, karta... Oj, tak patrzę tu, kurczę, żeby się nie odbijało to. O, tak może będzie lepiej. No, karta niezłych finansów. Po prostu jesteście, no, materialnie porządnie zabezpieczeni. Niczego nie powinno Wam brakować. W pracy będzie świetnie. To jest też karta mówiąca o mężczyźnie z trygonu ziemi. 45 lat wzwyż. Też z trygonu ziemi. Byk, panna bądź koziorożec. Ale bardziej mi tu wygląda na to, że będziecie po prostu w energii finansów, skupicie się na pracy, na pomnażaniu swojego majątku, chronieniu swojego dobytku, tak? Który wypracowaliście sobie latami. O, teraz coś złapało, dobrze. Chcę, żebyście widzieli tego króla pięknego.
Jesteście spokojni, nie musicie się martwić o swoje pieniądze, tak? I teraz ta karta, która pomaga bądź przeszkadza. No, równowaga finansowa, tak? Dwa denary mówią o zachowaniu równowagi finansowej bez względu na to, jakie zamieszanie może być, czy w pracy, czy w waszym życiu osobistym, tak? Pamiętajcie, żeby tak zarządzać pieniążkami, żeby zawsze na wszystko wam starczyło. Ani nie będźcie za bardzo skąpi, ani nie będźcie za bardzo rozrzutni. Pamiętajcie, żeby na koniec miesiąca starczyło, żeby wszystko udało się opłacić, a najlepiej, żeby jeszcze coś odłożyć, tak? Więc tutaj no, trzeba będzie dobrze manewrować na tym rowerze, bo zobaczcie, zanim tam są wysokie fale, to może go podmywa, jest jakaś burza, a on musi utrzymać równowagę, musi jechać dalej, tak? To jest też karta partnerstwa, taka karta dualizmu, tak? Może być tutaj, co dla niektórych panien, wejście w jakąś spółkę finansową, tak? Założenie jakiegoś biznesu z kimś dodatkowym. I wtedy też ta równowaga jest potrzebna, ponieważ no, zazwyczaj jak wchodzimy z kimś do spółki jakiejś finansowej, otwieramy jakiś biznes, jakiś, nie wiem, jakąś firmę, no to każdy wkład daje swój własny, tak? To pamiętajcie, żeby zachować tutaj równowagę, żeby nie było tak, że wy na przykład dajecie 90% kapitału na rozwój tego biznesu, a wasz wspólnik tylko 10%, tak? Bo wtedy to będzie niesprawiedliwe. No i wiadomo, nie wiadomo wtedy, jak się tymi kosztami dzielić, zyskami. Więc balans, równowaga finansowa. Pamiętajcie o tym, żeby wszystko było tak, jak powinno, żeby no, ogólnie we wszechświecie musi być zachowana równowaga finansowa. Nie można nic robić za darmo, jeżeli wykonujemy jakąś pracę, to musimy oczekiwać za to wynagrodzenia, bo jeżeli nie, to kosmos, wszechświat i tak się o to upomni prędzej czy później. No dobrze, kochani, wasze czynniki, nie, przepraszam, wasze zamiary, wasze kroki, jakie będziecie podejmować. Karta pazia kielichów, młoda energia, energia trygonu wody, rak, skorpion bądź rybki. I teraz tak, co dla niektórych może być to karta mówiąca o tym, że chcecie sobie sprawić jakąś przyjemność, tak? Chcecie poczuć się fajnie, chcecie no, zaspokoić emocjonalnie swoje jakieś potrzeby. To jest też karta mówiąca o tym, o nowym jakimś pomyśle, nowym uczuciu, nowej przyjaźni. Ale karta często mówiąca o rozemocjonowaniu, że będziecie mieli wahania nastroju, że raz możecie być do rany przy łóż, a raz po prostu w depresji jakiejś, takich melancholijnych myślach i lepiej, żeby do was się nikt nie zbliżał, tak? Karta wrażliwości, karta takiego kierowania się emocjami. Też zbytnio nie kierujcie się emocjami, to takimi młodymi, niedojrzałymi. To są niedojrzałe emocje, tak? No, paść to jest jeszcze osoba, która po prostu no, dopiero pierwsze kroki stawia w tych uczuciach, tak? Więc to są takie te emocje jeszcze niewyważone, niezrównoważone, niestabilne, więc mówię, wasze zachwiania tutaj mogą być różne. Ale do czego zmierzam? Boże, wątek mi uciekł. Przepraszam was, kochani. Aha, żebyście nie podchodzili emocjonalnie do każdej sprawy, tak? Bo może być różnie, może ktoś wam coś powie, to nie bierzcie tego od razu do siebie, nie obrażajcie się, nie smućcie, tylko troszeczkę z dystansem, tak? Uważajcie na te swoje emocje, ale to jest też karta kreatywności, tak? Karta intuicji, kierowania się uczuciami. Więc no, może w tym miesiącu wam się to przyda, ale uważajcie, żeby znowu nie przeholować, no bo co za dużo, to niezdrowo, tak? Więc tutaj to jest też karta dziecka, ale ponieważ są to wasze działania, będziecie podejmować tutaj jakieś decyzje, więc nie zachowujcie się jak dziecko takie przewrażliwione, tak? Które wszystkie krytyki czy tam pochwały, jakieś opinie bierze do siebie. Nie kierujcie się tak emocjami, no bo zwłaszcza przy pieniądzach to jest no, niepotrzebne. Trzeba chłodno, racjonalnie myśleć, tak? I teraz tak. Taka myśl mi tutaj przyszła, że co niektórzy z was mogą myśleć o zmianie pracy, bądź poszukują pracy.
ponieważ karta ósemki denarów odchodzi nam do przeszłości, czyli tak jakby co niektórzy Was albo zmieniali pracę, albo odeszli z pracy, albo zostali zwolnieni, albo przyjęli jakąś ofertę pracy, nad którą się troszeczkę nasiedzieli, musieliście się skupić, przeanalizować, coś dopracować, naprawdę poświęciliście temu bardzo dużo uwagi, bardzo dużo swojej energii i teraz w tym królu denarów no wy czujecie się świetnie, tak? Bo jest dobre wynagrodzenie i jesteście zadowoleni z tego, co tam się zadziało, tak? W waszym życiu odnośnie finansów. Ci znowuż, co stracili pracę albo odeszli z pracy, może są w trakcie poszukiwania, tak? Czegoś nowego. Inne panny znowuż, tak patrzę tutaj, że jest ta arcykapłanka, karta wielkiej wiedzy, mądrości, intuicji, ale też karta studiowania, uczenia się, co niektórzy będą może musieli podszkolić się, dodatkowe jakieś zajęcia, jakieś kursy, dodatkowe jakieś szkolenia, zdobyć umiejętności, tak, żeby po prostu poprawić to swoje CV, żeby mieć większe doświadczenie, więcej umiejętności i wtedy poszukać sobie na przykład lepszej pracy, tak? Bo na przykład pracodawca w innej firmie wymaga, żeby mieć jakieś jeszcze dodatkowe umiejętności, tak? Zaliczenia. Dobrze. O czym będziecie myśleć, kochane panny? I teraz tak. Tak jak powiedziałam na początku, te z Was, które planują dziecko, uwaga, bo dziecko może być, ponieważ Wasze czynniki wewnętrzne to też dziecko, tak? Też dziecko. Głupiec na to karta dziecka. W głowie mamy kartę ciąży. Ale to tylko niektóre. Może tylko trafię do jednej, no ale może tak być, że trafię, prawda? No bo tyle znaków na świecie, prawda? Karta księżyca. Czyli tak, dla tych, co myślą o dziecku, o ciąży, będzie ciąża. Dla tych, co nie myślą, zwróćcie uwagę na swoją intuicję i kierujcie się nią. Ona będzie Was doskonale prowadzić, będzie Wam podsuwać dobre pomysły. Mogą być jakieś sprawy niejasne do wyjaśnienia, coś może być ukryte i Wy się nad tym zastanawiacie, tak? Może być też tak, że Wy chcecie coś ukryć, tak? I no nie, niekoniecznie chcecie tutaj objawić przed światem, przed otoczeniem swoje plany. Księżyc. Ogólnie karta smutku, jakiejś takiej iluzji, ale jest to karta też zodiakalnych ryb, więc może o jakichś rybkach myślicie. To jest jakaś tęsknota za czymś, tak? Jakieś tajemnice, jakieś właśnie obietnice, może jakiś skandal. No też może być dla niektórych, tak? Jak będzie tutaj wpadka, będzie ta ciąża, to też dla otoczenia może się to okazać szokujące, prawda? Ale to nie bierzcie tego pod uwagę. Ja mówię tu być może dla jednostek. To są jakieś marzenia, ale takie przerysowane, takie przekształcone, niejasne, tak jakbyście sami nie wiedzieli, czego chcecie. No jesteście pod wpływem tego księżyca, który Was wmami, który Was tak po prostu hipnotyzuje, tak? Ale bardziej mi to wygląda na intuicję, żebyście się kierowali swoją intuicją, ponieważ w najbliższej przyszłości znowu mamy kartę niezwykłej wiedzy i intuicji, tak? Mądrości wielkiej. Ktoś studiuje, ktoś się uczy, ktoś umie przewidzieć przyszłość, ma doskonałą intuicję, doskonały instynkt. Kapłanka, kobieta tajemnicza, to też może być tajemnica, może Wy w głowie macie tą tajemnicę, bo księżyc jest tajemnicą i arcykapłanka jest tajemnicą. To są kobiece sekrety ukryte, tak? Być może Wy nie chcecie się tutaj czymś podzielić. No to może być też ukryta kobieta, tak? Więc panowie, bądź panie spod znaku panny, uważajcie, bo ktoś może być tutaj ukryty, o kim nie wiecie. Ale to oczywiście też nie dla wszystkich. Arcykapłanka, wiedza, mądrość. Być może będziecie chcieli się poradzić jakiejś osoby, o takim właśnie szóstym zmyśle, czy to wróżka, czy jakiś numerolog, astrolog, jasnowidz, doradca duchowy, też tak może być. Może będziecie mieli w połowie miesiąca spotkanie z taką osobą. Co jeszcze? No kapłanka to jest właśnie nieodkryta tajemnica, ale wielka intuicja, mądrość, wiedza, tak?
taka przezorność. No, zastanówcie się nad tym. Być może musicie się właśnie tutaj w tych sprawach, które planujecie, pokierować swoją intuicją, bo ona Was nie zawiedzie. I teraz tak. Ja oczywiście zaraz dobiorę karty, więc już będziemy wiedzieli, o co tu mniej więcej chodzi, no ale mówię, kilka wersji może być, bo dużo Państwa mnie ogląda, więc no wiadomo, nie każdy z Was ma identyczne życie, tak? Dla jednych będzie to nacisk na planowanie dziecka, dla innych na pracę i na życie jakieś takie osobiste. Rozwijanie się, tak? Głupiec. Karta głupca. Wasze takie czynniki wewnętrzne, co Wy byście chcieli, takie wewnętrzne Wasze odczucia, przeczucia, jak się czujecie? No może czujecie się jak takie dorosłe dziecko, troszeczkę jesteście naiwni, lubicie ryzykować. Ogólnie karta mówi o nowym początku, nowym etapie w Waszym życiu, ale Wy zupełnie nie jesteście doświadczeni. Wy zupełnie nie wiecie, co Was czeka w tym nowym. Być może to jest nowa praca. Być może jest to karta dziecka, tak? Też może być, że będzie ten dzidziuś. Nowa praca, nowy początek, nowy etap w Waszym życiu. Ale taki ryzykowny właśnie, taki troszeczkę młodzieńczy, niedoświadczony, troszeczkę naiwny. No musicie ostrożnie stawiać kroki w tym nowym, żebyście po prostu się nie potknęli, nie wybili zębów, kochani. No. Żebyście się nie dali złapać w jakąś pułapkę. Pamiętajcie, że głupiec zaczyna swoją przygodę i on jest zielony, on nie jest doświadczony, on nie wie, co go czeka. On może myśli, że życie jest takie fajne, piękne, łatwe i kolorowe, a tak naprawdę może tak w dupsko dostać, że nieraz się mocno potłucze i będzie go bolało, prawda? Więc tutaj no, nie wie, co go czeka, nie wie, jest naiwny. Tak no, troszeczkę z takim zapałem rusza w świat, ale ten piesek, który tutaj jest na tej linie, to jest ktoś z Waszego otoczenia, jakiś przyjaciel, taka Wasza, taki anioł stróż, tak? Który on będzie pilnował, żebyście właśnie głupot jakiś nie zrobili, tak? Żebyście mądrze podchodzili do spraw. Nasz cholerna kamera, nie chce mi tu... Przepraszam Was, kochani, ale naprawdę chyba muszę na nowy sprzęt zainwestować, bo już mnie to denerwuje. Tak bym chciała Wam ładnie to wszystko pokazać, a nie wychodzi. O, jest piesek. Tak? Więc on będzie takim Waszym, no, takim aniołem stróżem, takim czuwającym nad Wami aniołkiem, który będzie kontrolował Was, żebyście głupot jakiś w tym takim pędzie i w tych zmianach nie porobili. Co na to Wasze otoczenie? Otoczenie jest umiarkowane, czyli nic nowego się nie dzieje, jest tak jak było. Jakieś sprawy, które macie związane z Waszymi znajomymi, czy właśnie współpracownikami, kimś z otoczenia, tak? Mogą się troszkę przeciągać, tak? One dojdą do skutku, ale no coś tam jeszcze musi dojrzeć, że tak powiem. Ogólnie jest to karta zodiakalnego strzelca, więc jak macie tutaj kogoś takiego w otoczeniu, to on może tutaj zwlekać w czymś, tak? Ale ogólnie karta równowagi, takiego spokoju, cierpliwości i samokontroli, tak? Więc nic tutaj od tego Waszego otoczenia złego nie widać. Po prostu jak ktoś może coś Wam jest tam dłużny czy winien, to musicie chwilę poczekać. Odda na pewno, ale jeszcze trochę. Wasze obawy lub nadzieje. Jesteście zamknięci, zblokowani na ofiarowanie i przyjmowanie. I to nie tylko w kwestii finansowej. No akurat tutaj są denary, więc tak jakbyście się bali właśnie o pieniądze, tak? No ci z Państwa, którzy faktycznie szukają teraz pracy, bo może pracę stracili, no to boicie się o swoje zapasy, tak? Boicie się o swoje dobra, liczycie się z każdym groszem, jesteście oszczędni, rozważnie tutaj planujecie te wydatki, no, żeby Wam starczyło, tak, na zapas, żeby Wam niczego nie brakowało, więc tutaj na pewno troszeczkę takiej chwytliwości kurczowo trzymacie się tego grosza, tak, no, bo nie wiecie, jaka Was czeka przyszłość, tak, bo jest coś nowego, być może to nowa praca, tak, jak mówię. Najbardziej, no, chodzi tutaj na pewno o pracę, tym bardziej macie kartę wieży w tle czytania, czyli coś runęło, tak? Jakieś nagłe nieoczekiwane wydarzenia, coś się zniszczyło, ale musiało się to dokonać, ponieważ to dla Was nie było dobre, tak? Być może ta praca.
Być może zarobki były nie takie, być może jakieś tam zła atmosfera w pracy. Wieża to jest jakiś szok, tak? Coś nagle się wydarzyło. No, być może było zwolnienie w pracy, tak? Na które w ogóle nie byliście przygotowani, ale to Wam tylko wyjdzie na dobre, ponieważ teraz znajdziecie coś lepszego, coś stałego. Bo król denarów mówi też o stałej pracy. O takiej już z konkretną umową, stałą pracę, nie jakieś tam śmieciówki, nie jakieś tam na czarno, tylko to już jest konkretna praca, konkretny zarobek, tak? Na wieżę, no to mówię w tle, czyli jakieś nagłe zmiany, tak? Ten nowy początek i tutaj też na koniec macie nowy początek, macie asa buław, piękną, wspaniałą kartę, zwiastującą nowy początek, potencjał, tak? Wy być może tutaj łudzicie się poprzez ten księżyc, czy uda Wam się znaleźć pracę, tak? Czy być może nie będzie tego zwolnienia, czy nie będzie, nie wiem, jakichś zmian ostrych, bo to niekoniecznie może chodzić o zwolnienie, to może chodzić o po prostu jakieś zmiany, nie wiem, przekadrowanie, przebranżowienie, części osób zwolnienie, tak? I Wy się boicie, na przykład emocjami tutaj podchodzicie do tego, bo boicie się, żeby Was na przykład szef nie zwolnił, tak? Bo jest zapowiedziane, że na przykład firma ma ileś tam 2000 pracowników, ale 100 jest do odstrzału i Wy tak naprawdę nie wiecie kto i tak troszeczkę drżycie, boicie się tutaj o to, tak? I boicie się o tą równowagę finansową, żeby jednak ją zachować, żeby te pieniądze były, żeby ta praca była, tak? Więc jakieś tu informacje nagłe do Was dojdą, one mogą być takie, no, bolesne, ale to jest uwolnienie zła dla dobra, tak? Oczyszczenie, tak? Nagłe zmiany, jakiś szok, wstrząs, tak? I też może trudna decyzja. Też tak może być. No i Wy się tak boicie tutaj o to zaplecze finansowe, tak? Liczycie każdą złotówkę, ograniczacie się, żeby te pieniądze jak najbliżej siebie zatrzymać, więc na pewno jakby ktoś w tym miesiącu przyszedł do Was pożyczyć kasę, to na pewno mnie pożyczycie, bo no, chcecie, żeby Wam starczyło, tak? A z buław, kochani, nowy początek, potencjał i to jest szansa od losu, czyli dla tych z Państwa, którzy szukają nowej pracy, będzie świetna nowa praca o lepszych warunkach, lepiej płatna, może lżejsza, może w milszej atmosferze. No na pewno AS gwarantuje Wam taki impuls do działania, siłę twórczą, tak? Zaufanie. Coś pozytywnego. Jak zaczniecie z tym asem buław, to możecie liczyć na to, że bardzo pozytywnie dla Was się to skończy. I no, karta takiego działania i to takiego fest. Coś od losu fajnego tutaj dostaniecie. Coś, co zaczniecie, zwieńczy się sukcesem. Teraz sobie podopowiadamy karty. Podopowiadamy sobie karty. Najpierw 8 denarów. No wiadomo, że chodzi o pracę, ale czy Wy tą pracę już zakończyliście, czy po prostu jakieś zmiany w tej pracy będą? Dwa kielichy. Czyli tak jakby to była praca, którą lubicie, tak? Którą z pasją wykonywaliście, która sprawiała Wam przyjemność, tak? Może to była też jakaś spółka, może to było jakieś partnerstwo z kimś, tak? Ale może to było jakieś Wasze spełnienie życiowe, ta praca, tak? Którą bardzo robiliście, ale to może też mówić o takim rozemocjonowaniu też, tak? Nie, ale ja widzę ogólnie, że ta praca po prostu przynosiła Wam radość, frajdę, że bardzo Wam się podobała. No ale niestety przeszło to do przeszłości. Być może z partnerem pracowaliście, też tak może być. Paść kielichów. 9 buław. No tak, jesteście przewrażliwieni, bo już Wam jest ciężko. No jesteście ostrożni, nie wiecie, co macie robić, ale walczycie nadal o swoje, tak? 9 buław jest to taki brak zaufania, troszeczkę jesteście czujni. Jesteście samotni w tym wszystkim. Czekacie na właściwy moment. Księżyc. O co tu chodzi z tym księżycem? Paść denarów, czyli tak, no albo dla tych, co planują dziecko, faktycznie karta dziecka, trygon ziemi, byk panna, koziorożec, albo nowe poszukiwanie jakiegoś zajęcia, jakiejś pracy, nowe finanse, podążamy za nauką, studiowaniem, chcemy się rozwijać, tak? Czyli no myślicie tutaj, myślicie o nowej pracy, tak? O nowym jakimś zajęciu. Arcykapłanka.
O, siedem buław. No naprawdę musicie bronić swojego stanowiska, tak? I być może musicie, no, kierować się tą właśnie intuicją, albo coś w tajemnicy mieć, tak? Nie chwalić się przed światem, a walczyć o swoje. No, siedem buław jest to karta silnej pozycji, więc nic nie powinno się tutaj wydarzyć. Takiego wy się obronicie. Pokonacie jakieś trudności. Karta głupca. Może przez tą waszą mądrość, bo arcykapłanka to jest niezwykle mądra osoba o wielkiej wiedzy, taka naprawdę przewidująca i planująca doskonale wszystko. Więc wy tutaj poprzez tą swoją ogromną wiedzę obronicie po prostu siebie, tak? Zwyciężycie w tym. Dobrze, teraz karta głupca. Królowa kielichów. Widzicie? Ładnie. Czyli jakieś nowe uczucia tutaj są. Możecie, no po prostu pięknymi takimi, nie wiem, matczynymi emocjami tutaj emanujecie, tak? Jesteście jakby na nowo narodzeni. Jesteście osobami dobrymi, przyjacielskimi. Piękne emocje w was są, tak? To może być też związane z kobietą z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, po 45 roku życia, tak? Więc być może, no co niektóre z was właśnie tymi matkami tutaj zostaną. Pamiętajcie, że nie łączcie tego macierzyństwa. Ta jedna historia z tym dzieckiem, macierzyństwem, to jest dla jednej części osób, które mnie słuchają, a ci tutaj, do których mówię o pracy, no to wiadomo, że to jest inna zupełnie historia dla tych, co faktycznie zmagają się z pracą, bo na przykład ci, co dotyczy tutaj dziecka, to ta historia z 8 denarami w przeszłości może mówić o tym, że pracowaliście nad tym, żeby było dziecko, tak? Że staraliście się o dziecko, robiliście wszystko, żeby zajść w ciążę, no i dwójka kielichów mówi o tym, potwierdza to, tak? No, że pracowaliście ze swoim ukochanym nad tym, żeby zajść w ciążę. I ta ciąża będzie, więc no, bardzo dużo tutaj mamy. Raz, dwa, trzy karty ciąży dziecka. Dzieci mam raz, dwa, trzy, cztery nawet karty, więc no, też tak może być dla tych, którzy, mówię, planują dzidziusia, tak? I to będzie dla was niespodzianka, to będzie właśnie dla was szok, nieoczekiwanie dowiecie się, że jest fajnie, tak? A znowuż dla innych, odnośnie pracy, dla których bardziej pasuje właśnie ta wersja odnośnie pracy, no to tak jak mówię, była tutaj jakaś praca, którą bardzo lubiliście, dobrze się w niej czuliście, ale jakieś zmiany tutaj nadchodzą. Dobrze, umiarkowanie. I to takie zmiany, na które nie jesteście gotowi. To jest nagle, jak grom z jasnego nieba, no w ogóle się nie spodziewacie tego. Piątka buław, czyli konkurencja, wasze otoczenie. Czyli jednak ci, co właśnie o tą pracę się starają, być może, no bo to jest wasze środowisko, tak? Być może jest dużo ofert na jedno stanowisko, tak? Macie po prostu tą konkurencję, bo dużo chętnych jest do tej firmy na to stanowisko, tak? Po prostu jest taka konkurencja, że ciężko się wybić, tak? No a wy musicie się rozpychać łokciami, jednak osiągnąć, zdobyć tą pracę, żeby te pieniądze były. Wasze obawy lub nadzieje, ta czwórka denarów. No 10 buław, no właśnie, no. No boicie się o te swoje pieniądze, bo jest już wam bardzo ciężko, no. I mało tego, wy jesteście osobami bardzo doświadczonymi, czyli wy naprawdę jesteście dobrymi pracownikami, tak? Ale jest wam już ciężko, jesteście przemęczeni, no zbyt wiele bierzecie na siebie i bardzo was już to męczy i stresuje, to takie no ograniczanie się, tak? No bo czwórka denarów mówi o ograniczeniach finansowych, wy zatrzymujecie się, blokujecie się na wydawanie, tak? No trzymacie te pieniądze, oszczędzacie, składacie gdzieś tam do skarpety, grosik do grosika, bo boicie się swojego bezpieczeństwa materialnego, boicie się przyszłości, tak? I wam już jest naprawdę z tym bardzo ciężko. Ta sytuacja naprawdę was już tak męczy strasznie. Przeciąża was i umysłowo, i fizycznie. No dobrze, i teraz as buław, piękna karta na koniec, więc nie martwcie się, kochane panny, wszystko będzie dobrze. King, czyli król kielichów, kochani, bardzo piękna karta, mówiąca o tym, że po pierwsze, mężczyzna 45 lat wzwyż, trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby,
Osoba niezwykle przemiła, osoba, która Wam pomoże wejść w to nowe, być może jest to Wasz nowy pracodawca, osoba empatyczna, o gołębim sercu, o takiej wrażliwości artystycznej, doskonały doradca, spokojna osoba, bardzo wrażliwa, no, do rany przyłóż i bardzo przyjacielska. Ona na pewno nie chce Was skrzywdzić, tylko Wam pomóc. Więc tutaj słuchajcie się, ona jest też doświadczona życiowo, o wielkiej mądrości, ale jest tak osobą przemiłą, przesympatyczną, lubianą w towarzystwie i taką dobrą, ciepłą. Więc ta osoba na pewno Wam krzywdy nie zrobi. Ja jeszcze tutaj zobaczę, o co tu chodzi, bo to jest karta dworska. Niech jeszcze sytuację tego asa buław tutaj rozjaśni. I rycerz buław. Czyli, moi kochani, mnie się wydaje, że to jest nowe działanie. Coś szybko zacznie się dziać, ale to może być też romans tutaj z tym królem kielichów. Tak? To może być właśnie jakieś wielkie uczucie, gdzie tu jest i serce, i namiętność, i ogień po prostu, tak? Być może to jest Wasz partner. Ten rycerz może być Waszym też partnerem. 30-35 lat. Strygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, tak? Ale jest tu wielkie uczucie. No, no macie i namiętność, i uczucie, i miłość, i takie zaspokojenie swoich potrzeb emocjonalnych i fizycznych, bezpieczeństwo, taki komfort psychiczny. Po prostu no, fantastycznie, kochani, fantastycznie, więc nie bójcie się tego miesiąca. Będzie ciężko, będzie może trzeba będzie sobie wywalczyć, ale wy pokonacie wszelkie trudności, wszelkie przeszkody. Jesteście silni, macie doskonały zmysł, doskonałą intuicję. Być może, no nie wiem, poradzicie się jakieś wróżki, być może to czytanie Wam pomoże, też tak może być. Ale pamiętajcie, że wszystko się dobrze skończy i nie bójcie się tej wieży. Ta wieża czasami musi sprzątnąć. Jak tornado wpada, wyczyści wszystko, no ale ziemia zostaje i na tej ziemi może my już bogatsi o doświadczenie, już nie zbudujemy sobie domku z papieru, tylko już na porządnych fundamentach, tak? Z betonu, żeby i to głębsze te fundamenty zrobimy, żeby już tego domu nam nie wyrwało, tak? Ja mówię tak przykładowo oczywiście, ale wiecie o co chodzi. I pamiętajcie, żeby dopasować to do swojej sytuacji, tak? Dobrze, zobaczymy jeszcze, co Wam radzą mistrzowie duchowi na ten miesiąc, kochane panienki moje. O, wyskoczyło. Wyskoczyło samo, to już nie będę zmieniać. Zobaczcie. Matka Boża Maryja, zaopiekuj się sobą. Tak? Co tu mi się dzieje z tym obrazem, że on tak faluje? O, teraz jest. I już Wam czytam, jakie jest przesłanie. Ostatnio dałeś dużo z siebie. Teraz nadszedł czas, aby dać coś sobie. Ta karta przypomina, że powinieneś zadbać o siebie. Musisz zapewnić swojemu organizmowi sen, odtrucie i ćwiczenia fizyczne. Należy zająć się również własnymi potrzebami, tak jak potrzebami innych. Pamiętaj, że aby mieć więcej energii, dostatku, spokoju, pomysłów i wszystkiego, czego pragniesz, musisz zaopiekować się sobą. Dawanie innym zrównoważ braniem dla siebie. Szanuj swój wewnętrzny głos. Odpocznij, zatroszcz się o swoje ciało, zaopiekuj się wewnętrznym dzieckiem. Zobaczcie, głupca macie w Waszych czynnikach wewnętrznych, czyli w Waszej intuicji, w Waszych potrzebach, w Waszych takich odczuciach. To też może być to właśnie, że to Wy jesteście takim, to jest to Wasze wewnętrzne dziecko, tak? Więc zaopiekujcie się, dajcie mu ten kielich, tak? Pozwólcie tym uczuciom, żeby w Was weszły, żeby poprawiły Waszą samoocenę być może. Zaopiekuj się wewnętrznym dzieckiem. Pomoc dzieciom jest wpisana w Twój życiowy cel. Matka Maryja jest z Tobą, pomaga i prowadzi Cię. No widzicie, jak pięknie, kochani. Więc nie patrzcie tylko na innych, tylko patrzcie też na siebie. Bo pamiętajcie, jesteście wyjątkowi. Jesteście jedyni na całym świecie. Nie ma takiego drugiego egzemplarza. Może kiedyś zaczną klonowanie ludzi, ale jak do tej pory jesteście jedynymi, niepowtarzalnymi, pięknymi osobami. Moje kochane panienki, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie jeszcze swój ascendent, może tam będą bardziej wyjaśniające informacje. Życzę wspaniałego miesiąca.
samych sukcesów, realizowania swoich planów, dużo uśmiechu, radości, pogody ducha. I cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, kochani.